Cześć, witajcie. Witajcie na kolejnym moim vlogu. Tym razem nie z nadwody, nie zasiadka nad wodą, tylko kuchnia, gdzie postanowiłem pokazać wam, jak ja podchodzę do produkcji kulek. Będzie to taki domowy sposób. To nie jest film instruktażowy. Nie pokazuję tego po to, że macie to naśladować i robić właśnie tak, jak ja to robię. Ale jeśli macie ochotę, jak najbardziej, proszę bardzo. Nie wiem, czy te kulki będą działać. Zweryfikuję to po prostu. Weryfikują to wypady nad wodę. Czy będą działać, czy będą wabić karpie i tak dalej. Ale o tym wszystkim będzie w kolejnych vlogach, jak już znajdziemy się w troszeczkę innej scenerii. I wtedy zobaczymy, czy to działa, czy nie działa. Teraz będę robił to takim domowym sposobem, naprawdę. Tutaj będę używał takich domowych składników. Kilka składników będzie troszeczkę takiego innego rodzaju niż taki domowy. Ale tak naprawdę stricte to, co jest w domu, będzie wędrowało do miski i na tym będzie po prostu... Na tych produktach powstaną kuleczki. Dziś kulki o zapachu, smaku piña colada. Czyli ananas z kokosem. Więc nie będę chyba przedłużał. Chodźcie tutaj bliżej. Zaczniemy od przygotowania miksu bazowego. I gdy już będziemy mieli miks, wtedy tam pójdą jajeczka, te aromaty takie naturalne, czyli na przykład ananas z puszki, który będzie zblendowany w tym syropie, w którym jest zalany. Do tego jeszcze będą płatki kokosowe, wiórki kokosowe, przepraszam, i aromat kokosowy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, mam nadzieję, że będzie fajny zapach i będą fajnie działały biły karpie. No to co? Zaczynamy. A, jeszcze jedno. Dzięki, szwagier, za koszulkę i za czapkę. Sztosik. Jedziemy. Dobra, i tak jak mówiłem, zaczynamy od zrobienia miksu. Tutaj w wiaderku mam już wcześniej zrobiony miks, ale teraz zrobię od początku wszystko, pokazując wam, co będę używał. Tutaj są wszystkie różnego rodzaju mąki i tak dalej. To wszystko odmierzę, wrzucę tutaj, wymieszam to wszystko razem. Odważę później sobie tego gotowego miksu jakieś, no nie wiem, 1,5 kg załóżmy, tak? I przygotuję płynną część. To wszystko wymieszam i zobaczymy, co tam będzie, co z tego powstanie fajnego. Dobra, więc tak, zaczynamy. Wezmę was może bliżej, to sobie zerkniecie, jak wyglądają te wszystkie mączki. Bo na przykład, co tutaj mam takiego ciekawego, nie? Biszkopty, krakersy, zmielone na mąkę. Płatki kukurydziane, zmielone na mąkę. Chrupki kukurydziane, również tak samo zmielone. Co jeszcze? Siemię lniane, zmielone na mączkę. Konopie, rzepik, zmielone również na mączkę. No i tam mąki takie jak mąka sojowa, pszenna, ziemniaczana, kukurydziana, to jest podstawa. To już są kupione, tak? Co jest najważniejsze, żeby zacząć produkcję kulek? Trzeba tak, albo kupić sobie piwo, alkoholowe bądź bez, ja wybieram bez. Drinka, wino, coś w tym rodzaju i wtedy zaczynamy produkcję. To o tym nie powiedziałem na samym początku, ale mówię to teraz. Więc tak, tutaj mam swój tajny przepis, który wam zdradzę. Zaczynamy. Mąka kukurydziana. Mąki kukurydzianej będziemy potrzebować 0,5 kg. Waga sterowana, nie mililitry, tylko gramy. Dobra. Jest gotowe. Mam nadzieję, że wszystko widać ładnie. Dobra, wszystko chyba widać. Jedziemy. Tak jak mówiłem, 0,5 kg. Powiem tak jeszcze, że ten miks
teraz będzie akurat używany przeze mnie do kulek słodkich, prawda? Ale tego samego miksu będę używał do kulek śmierdzących, prawda? Nie będę się bawił, że coś innego tam zrobię, czy coś takiego, nie? Dobra, mamy pół kila mąki, mąki kukurydzianej. Mąka sojowa. Teraz mąka sojowa. Mąki sojowe i 300. O, ale się dymi. To jest mąka sojowa, jeszcze powiem, odtłuszczona. Czyli idealna do kulek tonących, bo takie właśnie my, jeśli chodzi o tą mąkę, to do pop-upów, do kulek pływających jest używana pusta. Akurat taką dostałem waszą, więc taka po prostu poszła, tak? Dalej mąka. Mąka ziemniaczana. Czy ja mam gdzieś tutaj? Nie, wygniemy z dobowego zaplecza. Mąki ziemniaczanej użyję 150 gramów. Według mnie mąka ziemniaczana jest dobra do tego, że ona po prostu tonie, czyli wydaje mi się, że pomoże po prostu w zatrudnięciu kuleczki. 150. Troszkę więcej mi się nasypało, ale dobra. Mi nie przeszkadza. Mąka pszenna, 200. Mąka pszenna, wiadomo, do spojenia ciasta. Do tego, żeby to fajnie wszystko się związało. 200. Okej. Dalej, mleko w proszku. Seteczka. Okej, w międzyczasie łyczek. Teraz Beard Food, czyli nic innego jak pokarm dla ptaków zmielony. Tak wygląda. Jego idzie seteczka. Okej. Dalej. Biszkopty. Czyli biszkopty i krakersiki. To mają fajny zapach, taki kremowy, kurczę, no. Podoba mi się. Do słodkich kulek na pewno będzie idealny. Ostatnio robiłem kuleczki o smaku krewetka w cytrusach. No muszę powiedzieć, że też takich naturalnych rzeczy nie używałem, żadnych aromatów typu takiego sklepowego kupczego. Fajnie wyglądają, fajnie pachną. Zobaczymy, czy przyniosą efekty. Dalej, siemię lniane, oleiste, na brzuszek dobrze będzie działało, karpion, tego 50. Płatki owsiane, 100. Tego akurat mam takie grubsze frakcje. O, będzie fajniej, może pracowała kulka. Okej. Co jeszcze? Konopia rzepik. Tu gdzieś mam konopia rzepik. Gdzie ona jest? Konopia rzepik, no. Jeśli chodzi o to, mam taką zmieloną konopię z rzepikiem. Tego idzie na seteczkę.
dobra. I chrupki kukurydziane. No, to jest ciekawe. A dlaczego chrupki kukurydziane? Bo mieliśmy taką w domu dużą paczkę chrupek, ona była otwarta i żona mówi do mnie: zrużyjesz to do swoich kulek? No, mówię, dawaj, wszystko pójdzie. 25. Dobra, mam 25. Teraz płatki kukurydziane, które też są zmielone. To jest dopiero fajne. Płatki kukurydziane 150. Dobra, i to będzie wszystko z sypkich rzeczy. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, tak jak już mówiłem, wszystkie składniki mam w wiadrze. Szczelnie je zamykamy. Bierzemy się za mieszanie. Dobra, chyba wystarczy. No bajeczka. Tak wygląda gotowy miks. O, może tak będzie lepiej. Teraz odmierzę sobie już tego gotowego miksu. 1,5 kg. Mamy 1,5 kg. To zostawmy w spokoju. Jeszcze będę robił kulki śmierdzące, więc myślę, że też nagram i wam to pokażę. Mamy już przygotowaną bazę. Dodałem tutaj jeszcze 100 g zanęty takiej sypkiej na karpia. Może wpłynie to na lepszą pracę jeszcze kulek. Do miksu troszeczkę barwnika różowego. Okej, okay, dobra, to wszystko. Od razu to wymieszamy. W sumie, tak naprawdę popełniłem może błąd, bo powinienem ten barwnik dodać do jajek, do płynnej części masy. Wtedy lepiej by się rozpuścił. Więc zaczynam robić płynną część. Jajka. Ze skorupkami. Kurczę, ciężko zgnieść jajko. Cztery. Siedem. Okej. Troszeczkę nabrudziłem, ale to nic. Do tego damy jeszcze troszkę barwnika różowego. Być bardzo różowe. Dobra, chyba wystarczy. I do tego daję ananas. Puszki. W ogóle nie pachnie ananasem. O. Poszło. Do tego troszeczkę syropu kukurydzianego. Dobra, jest
tarczy. Dobry. Bożutki. Troszeczkę wzmacniacza smaku. Taka łyżeczka. Kokos. Tu mamy naturalny aromat kokosowy z Indonezji. Jest na 250 gramów mąki około 3-6 łyżek. Musi być kokosowy. Troszeczkę soli. Łyżeczka. Zobaczcie, tak wygląda płynna część masy. Do tego jeszcze dodać będę chciał troszeczkę konserwantu. Ja? Więc dam to tylko dlatego, żeby po prostu dłużej zupełnie nie spleśniały. Brakną skórki w sezonie, myślę, że to nie będzie konieczne, bo będą na bieżąco zużywane i w lepszych warunkach suszone. Tutaj będę suszył to w warunkach domowych i przy kaloryferze, więc dla bezpieczeństwa, żeby nie wyrzucić tego wszystkiego, wolę dodać. Ilość, jaką będę do tego, ilość konserwantu, którą dodam do na ten cały miks, na całą masę, to myślę, że jakieś 80 gramów wystarczy w zupełności. No, podobno jest, daje się 100 ml czy 110 na kilogram suchego miksu. 80 myślę, że wystarczy w zupełności. Nie będę szalał i nie chcę, żeby to się zrobiło gorzkie później. Dobra, teraz blendujemy. Myślę, że wystarczy. Ładny kolor, prawda? Nie czujecie tego, ale pachnie pięknie. Dobra. Teraz dalej. Coś do mieszania. Lecimy dalej. Tutaj mamy sypki miks. Dobra, a jeszcze ile mi tego wyszło? Po litra. Tak, nawet ponad litr, więc myślę, że jeszcze tego miksu będę musiał tutaj trochę dodać. Ale to zobaczymy zaraz po dodaniu tego. Fajnie się zblendowały. Okay. Mieszamy ten bigos. Jeśli na przykład przedobrzycie z wodą, to wiadomo, dajecie swojego miksu i jest ok, prawda? Przechodzimy do rolingu. I teraz kilka ważnych wskazówek. Tak uważam, że ważne. Ja na przykład, jak kupiłem tą matrycę do rolowania, ona bardzo ciężko chodzi. Więc to zrobiłem tutaj, w tych miejscach,
gdzie ona wchodzi w takie rowki, dzięki którym chodzi równo, posmarowałem troszeczkę tłuszczem. I przy pierwszej produkcji ona się wytarła, więc teraz już nie potrzebuje smarowania. Chodzi bardzo fajnie. Deska, bardzo dobry pomysł, żeby sobie jakąś ogarnąć i przymocować do niej. Pod spodem są takie stopki antypoślizgowe, więc nie będzie się ślizgać, będzie stabilnie będzie stać. Następna ważna informacja. Jak będziecie kupować pistolet, ja zastanawiałem się, żeby kupić mały. Ten ma 600 ml, a chciałem kupić 300 ml, bo myślałem, że taki mi w zupełności wystarczy. Na szczęście podkusiło mnie coś, żeby wziąć duży i dobrze zrobiłem. Dlaczego? Bo wkurzy was strasznie, jak będziecie musieli co chwilę go nabijać. Bo tak naprawdę dwa czy trzy paski i z małego i koniec, albo nawet dwa i koniec materiału i znów ubijanie, więc zdecydowanie jest większy, lepszy, nawet jeśli byście robili mało, ubijacie raz albo dwa razy pistolet i macie z bani. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o końcówkę, myślałem, że jak kulka będzie, jak matryca ma roller 20 mm, to powinien zrobić otwór na 2 cm, nie? Nie, nieprawda. Trzeba robić mniejszy. Jak będziecie sobie robić, najlepiej stopniowo docinać, rolować, docinać, rolować, aż uzyskacie idealną średnicę, przy której będą wychodziły wam super kulki. Ja popełniłem błąd, bo sobie wyciąłem od razu większą i to zrobiłem w ten sposób, że odmierzyłem, tutaj włożyłem, odmierzyłem, uciąłem, co później okazało się, że wałek był za duży, no i kulki się bardzo, bardzo źle rolowały. Teraz jestem mocniejszy, mądrzejszy, więc przekazuję wam tą informację, żebyście wiedzieli. No dobra, biorę się teraz za robienie, napełnianie pistoletu. Trzeba sobie porobić takie batony. Na początek wystarczy. Jeszcze, bo jeśli chodzi o czas, to nie jest wiele szkół. Jedni mówią, że dobrze, żeby odpoczęło, drudzy mówią, że nie potrzeba, bo trudniej później pistolet się wyciska. Jak chcecie. Naprawdę, nie robi to według mnie, nie ma to żadnej różnicy. Chcecie, to niech odpoczywa, nie chcecie, to nie musi odpoczywać. I tak będzie dobrze. Karabin ładuj. Ten samy i możemy grać w Counter Strike. Ja ci pokażę, co wchodzi. Mi taka długość w zupełności wystarczy. Sprawdzę, czy dobrą zrobiłem średnicę.
rolera niczym nie trzeba smarować, żeby nie ślizgało się ciasto. Wydaje mi się, że za mało. Za mała średnica chyba. Ale no, teraz sprawdzimy. I taka jeszcze jedna informacja. Jak zrobicie małą, dużo za małą, to po prostu będą wychodziły wam dumbbells. No właśnie. Tak też tutaj się dzieje. Jest troszeczkę za mało. A czy mogę stawić jakąś większą? Próbuję. Jak nie, na szczęście mam w zapasie jeszcze jedną dyszę. Dobra, dociąłem. Pokażę wam, co tu wychodzi. Uważam, że takie są już okej. Jak? Podoba się? Mi się podobają. Są fajne. Więc jedziemy z produkcją. Woda... kuleczki będę parował, nie gotował. Woda już się zagotowała. Szybciutko troszeczkę zrobię jeszcze. I wrzucam pierwszą partię. Jeszcze jeśli chodzi, na koniec filmu powiem wam, czy warto robić kulki w domu, czy nie, prawda? No to później. Idealnie równiutkie ciasto wyszło mi naprawdę, naprawdę super. Więc nie martwcie się tym, że jeśli będziecie robić pierwszy raz i nie wyjdzie wam to. No bo to ma prawo wam nie wyjść, bo jeśli wam wyjdzie to za pierwszym razem, to jesteście genialnie ok. Ale jeśli nie wyjdzie, to wyciągnijcie z tego wnioski. I po prostu te wnioski, które wyciągniecie, użyjcie przy następnej produkcji. Wprowadźcie je w życie i będziecie mieli... I będziecie zadowoleni. Naprawdę. Bierzemy się teraz za robotę. Kładziemy batona. Ten akurat jest bardzo krótki, ale nie róbcie zbyt długich, bo ciasto będzie wam się dostawało tutaj w te szyny, czy w miejsca po prostu, które nie powinno się dostawać i będzie to wpływało na gorsze rolowanie. Więc lepiej zrobić po prostu dwa razy, czy się o dwa batony więcej później, czy coś takiego, niż robić je za dużo, tak? To jest też ważne. Dobra, mamy batonika. No i potrzeba. Voilà. No zobaczcie. Są kurde no, zajebiste. Sztosy. Widać frakcje. Grubsze. Jest w nich wszystko. Dobra, następna mądrość. Zapomniałem zrobić to wcześniej, ale zrobię to teraz. Pierwszym razem, gdy robiłem, bardzo mi się przyklejały. Więc teraz
przesmaruję troszeczkę dno olejem, żeby właśnie uniknąć przywierania kulek. Dobra, nie mam zbyt dużego parownika, bardziej taki parowniczek bym powiedział, ale nieważne. No jak tańczą? Dodatkowe rolowanie. Dobra. Okej. Są już. Czas parowania. One będą puchły, więc nie ma sensu wrzucać ich za dużo. Ale nie ma sensu wrzucać ich na dużo, wiecie co? Ostatnio wrzuciłem tyle, że miałem po prostu dwie warstwy. I też się super uparowały, później bardzo dobrze wysuszyły i były twarde. Więc to już sobie sami możecie odpowiedzieć. No i dobra, czas parowania. Jakieś 5 minut. Robimy dalej. Dobra, zobaczcie. One zwiększyły swoją objętość, ale to nic, one później ta woda wyjdzie z nich i zmniejszy się. Dobra, wyciągamy. Skoro nie czujecie tego aromatu. A kurde, gorące. Bardzo ładnie pachnie. I tak właśnie oto powstają wystrzałowe kulki karpiowe. No dobra, moja produkcja dobiega powoli końca. Mam nadzieję, że udało mi się wszystko powiedzieć, co zaobserwowałem podczas produkcji kulek. Jeśli nie, to i macie jakieś pytania, to możecie śmiało do mnie napisać, to wam odpowiem. Chciałem coś jeszcze powiedzieć, bo zauważyłem... No dobra, nieważne. W każdym razie. Kuleczki... nie wiem. Jeśli chodzi o troszeczkę sił pieprzu. Jeśli chodzi o to, że były tak... Nie były tak do końca z naturalnych wszystkich takich składników, bo barwnik dodałem, ale ten barwnik jest spożywczy, więc do jedzenia. Także powinien być ok. Dodałem wzmacniacz smaku. No dobra, to jest chemia, ale ludzie to jedzą. Jecie Chińczyka, tam tego dają po prostu garściami dodania. Więc do przeżycia. No konserwant, no jest to na pewno chemia. Ale to tylko dlatego, że nie chcę, żeby moja praca poszła do kosza, a więc wolałem dać, żeby po prostu no, ich nie tyle świeżość, co po prostu świeżość też, ale i termin przydatności do spożycia. Więc no co no, testy będą nad wodą. Oglądajcie moje blogi, więc na pewno dowiecie się jak one tam funkcjonowały. Ale jeszcze jedną małą rzecz chciałem zrobić. No tak jak mówiłem, no z naturalnych składników, prawda? Nie jęcz. Nie jęcz. No muszę powiedzieć, że smaku są naprawdę kurde fajne. Więc jeśli nie będę miał czegoś słodkiego ze sobą, to na pewno będę mógł podjadać. Tylko teraz są jeszcze miękkie, więc są ok, ale jak wyschną, będą na pewno twarde. Mojemu psu również smakowały. Smakowały Bambi? Smakowały. Mi też smakują, są ok. Więc rybom myślę, że można śmiało i odważnie podać.
będą zadowolone. I chyba tyle z mojej strony. Łapeczka w górę. Subskrybujcie, jeśli chcecie. Będzie mi bardzo miło. Też od razu z góry dziękuję za oglądanie. I no jeszcze wcześniej powiedziałem wam, że się czy opłaca, te koszty nie są im ważne, tak? Tylko jeśli chodzi na przykład o produkcję samemu kulekiem, to naprawdę trzeba się trochę najebać. Ale zdecydowanie łatwiej jest po prostu pójść do sklepu i kupić. Więc no ja tutaj stwierdziłem, że w tym roku narobię sobie tych kulek. Ale pewnie to będzie ostatni raz. No chyba, że okaże się, że będą tak zajebiste i karpie po prostu będą wyskakiwać z wody. No to okej. To będę robił dalej. Ale o tym też nie powiem później. Przestań czekać. Dzieci śpią. Pokójcie. Facet z łasiczką, z psem. No i co? Trzymajcie się. Już niedługo zaczynamy sezon chyba, nie? I jeszcze, znaczy już niedługo, tak naprawdę chyba za tydzień czy za dwa tygodnie ma być ładna pogoda, więc na jakąś pobliską komercję myślę, że ruszę i zrobię jakiś materiał dla was z kuleczkami, które zrobiłem. Więc strzała, trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się na następnym vlogu. Hejo!